Spokojnie, Diamond, Diamond. Już, już. Słuchaj. Jestem przy tobie, mów do mnie, Diamond. Chodźmy do mieszkania, muszę ci coś powiedzieć. Chodźmy do mieszkania. Nie wariuj, mam leki. Dawaj, 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 do mieszkania, nigdy nie muszę tutaj zauważyć. Rozsiądź się, zaraz ci wszystko opowiem, rozsiądź się przy stole okrogłym. Pewnie, mów, byleby nie zajęło to zbyt długo, nie? No, dużo tematów na głowie. Obchnij temat, daj mi gotówkę i wtedy pogadamy. Dobra, w porządku? Dobra. Dobra, widzimy się za godzinę, w takim razie. Dobra, to ja muszę jechać na miasto załatwić siano, niedługo się widzimy. Chodź o Leszyński, wyłazimy z chałupy. Posłuchaj, 20 patyków, później będziesz miał kolejne kilo do opychania. Jasne, zrozumiałem. Ogarnę za chwilę te 20 koła, naprawdę o Leszyński. Posłuchaj, powiedz mi, kto to kupuje w tej chwili? No musiałbym ci znowu numer telefonów podać, ale ogólnie Forum Drive chciało kupić kurwa kilogram ode mnie właśnie w dobrej cenie, więc Forum Drive może kupić ten kilogram na moment ode mnie, jeżeli mi go załatwisz. Aha, brzmi fajnie. A kupiliby 2 kilo? No pewnie by kupili. Chwila, za dwoje. Ja miałem zaraz przed chwilą akcję do zrobienia i mi się, że wciągnął w internet. Mam jeszcze jeden numer. Idiota, twoja matka też powtarzała. Dobra, teraz nie odbierają, ale przysięgam załatwię dzisiaj wszystko na dzisiaj. Twój test był podobny, zamknąłem go na dłuższą wodkę. Teraz słuchaj, kurwa, Oleszyński... Zrobię głupotę. Kurwa, skończ pierdolę, jesteś mi teraz drogi, mam misję do zrobienia. Mój tatuś płakał na kolanach, jak celowałem mu glokiem między oczy. Nie zabiłem go, ale wysłałem go do więzienia, do latynosów, gdzie dymali go w dupę. Jebali go od zachodu do wschodu. Skurwysyn był miękki. Twoja matka powiedziała, że wyszedł po mleko. Ale to ja podłożyłem mu drewny towar. To ja podłożyłem mu kolanę, z którym jest od tego polityka. Posłuchaj, kurwo. Skończysz jak on. Dobra. Ja już wiem, co mam robić. Jadę po siano. Chyba, że będziemy robili interesy. I ja na tym zarobię. W takim wypadku możesz być moim pracownikiem. Kurwa, no. Łapiesz? Tak, łapię. Słuchaj, naprawdę, jadę do banku, ogarniam te 20 koła, spotykamy się, kurwa, w jakimś miejscu, dasz mi, kurwa, Jeepera Wellsa. W ogóle nie blefuję. Na spokojnie, panie Oleśnicki, no nie blefuję pan, jadę po te 20 kurwa koła, a pan jedzie po kilogram. Myślisz, że kurwo blefuje? Nie. Myślisz, że kurwo blefuje? Jebana? Ma to pierdolona, ty kurwa! To wam policzę, prędzej czy później. Dziś lub za 2 tygodnie, lub za tydzień, kurwa. Przyjdzie ten moment. Jebanu Leśniński! A teraz wiecie co zrobię? Pierdolę, ja nie będę się bawił w jakieś intrygi, kurwa. Jedziemy do latynosów, zapakuję do teczki, kurwa, Dylana i tam im, kurwa, teczkę z kościami, kurwie, to obchodzi. Wyjebane mam, kurwa. Rękawiczki mam ubrane, nie mam maski, zapomniałem o masce. Dobra, jak już i tak wchodzę w taką akcję, kupię tą maskę, chuj mi w dupę. Gdzie jest najbliższy sklep z maskami? Tutaj. Tutaj będą maski. Gdzie to się wie? Forum Drive? Macie na muszce, a nie kroku. Teraz się doigrałeś, kurwysynu. Zostajesz zabity. Właśnie tak, doigrałeś się. Wielki boss Wagosów cię dojechał. Właśnie tak. Wagosów? Syndykat wysłał na ciebie wyrok śmierci. Ale głośno. Zginiesz marnie, skurwysynu. O ty kurwa. Zamknij mordę, bo jak dostaniesz kością pół wieku. Będziesz miał zajebane. Dzisiaj na mieście rozpłynie się ze smułece. Chujoza. Zginiesz marnie i będziesz wyruchany w dupę. Hehehe. Pierdol się. Dobra, kości. Maska. Kurwa, zaraz modulator odpalamy. Składam maskę, kurwa. Dobra, wyjebane mam. Jadę po tego drana, kurwa. Kurwa. Ciepły Dylan, pierdolony Dylan. Gdzie jest, kurwa, nagrobek Dylana? Kurwa, gdzie to jest? O kurwa, ja rozjebałem latarnię, żeby nie bez upału.
Gdzie to kurwa było? Dylan! Dylan! Kurwa! Zrobimy z tego gadające kości! Zrobimy z tego kurwa gadające kości, ja pierdolę! Tak jest! Kurwa! Kurwa! Kurwa mać! Ciężko, w ogóle nie idzie, w ogóle nie idzie! Jestem prosto niż myślałem, tak! Jestem prosto niż myślałem! Dobra, odda! Tak! Kurwa! Kurwa, ale co ja zapakuję kości? Chwila! Nie wziąłem tej torby, ale mam tutaj torbę! Czemu to wzięłem? Kurwa! Dobra, trzymaj się Dylan, przepraszam za tego kurwa. A w sumie to nie ważne, pierdol, trzymałeś? Kurwa, a nie, mam ci przejść z worku, a teraz cię potraktuję. Za to jak się kurwa odzywałeś do mnie, gdy się z tego spadino, ty kurwa. Porozrzucam cię teraz po całym mieście, ty kurwa. No właśnie, opis Stena, no. Trzymałem kurwa Dylana ze śmiecia. W środku, kurwa. Dobra, tło. Dobra, Dylan, teraz się trochę z tobą zabawimy i chyba to obchodzi. Ale teraz jeszcze zrobimy jedną rzecz. Traj, czy mógł ktoś z pracowników... Kurwa, no traj nie siadł, ale ja bym trochę tutaj, kurwa... druga sprawa, ja bym chyba je olał te traj i bym po prostu zrobił global do. Odegram to, wyjebane, jest udane, ja mam w chuju. Ale jest w ogóle taka osoba jak ochroniarz cmentarza? Grabarz? Ksiądz z plebanii. O! Tak. Kościelny. Nie, no dobra, przychodzi i zauważył kogoś, kto wykopuje dół na cmentarzu, po czym postanowił wezwać policję. Nie ma się do czego przyczepić, prawda? Po czym, dobra, git. Wypierdalamy stąd. Dobra, teraz pytanie, co robimy z tymi kociami, kurwa. Rozrzucamy je po mieście? Czy rzucamy... Chuj, biorę te kości i będę rzucał w nimi kurwa ludźmi. Jaki wybieramy cel? Żeby szkodzić to na Pascalio, Perico? Kurwa. Ale pytanie, czy robimy to dyskretnie? A jakbym kurwa pojechał do sklepu z ciuchami, nie? I bym odegrał tak, że mi z torby wypadają kości, kurwa. Albo wybiłbym szybę w sklepie z ubraniami kurwa kością. Tak bym pierdał, no może by siadło. Rzuciłbym w babę kością, kurwa. Dobra. Będą dymy. Jadę do sklepu z ubraniami i rzucam w kasierkę kurwa kościami, kurwa. A potem lecę gdzieś idzie, kogo się wrzuca. Jestem jebanym psychopatą, kto by się spodziewał? Ciekawe, że bym myślał taki paragraf, bo raczej nikt się na to nie wpadł. No i to jest piękne. Ja nie wiem, jak się administracja zachowa do tego, że kogoś kurwa kościami wypowpierdalam. No, jedynie to low LP może być, nie? To jest niecodzienny widok. No, niecodziennym widokiem to jest to, że rzucam was kościami, kurwa. A masz, kurwa. Co jest? A masz, kurwa. Bałcz, kurwa. Chuj się to obchodzi. Biegnie po furę, kurwa, nie. Dobra, jaki kolejny cel? Dobra. Opa. Czymś możemy panu pomóc? Ej! Zostaw go! Ej, zostaw go! Wracaj tu! A nic mnie tam wiecie! Kurwa, to kolejnego! O, tu koszoka będzie, tak? Lucy będziesz to tak prowadziła. O, na tak? Tej pani, tak, ta. Bo to pani przecież prowadzi, nie? Ja też będę. Dobra, resztę kości, może obrzuciłbym jeszcze jeden lokal, ale resztę kości bym wyjebał w jakieś miejsce i wezwał tam policję z anonimowego tego. I wezwałbym policję i zostawiłem kartkę, że spodziewajcie się kurwa więcej. Tak, kurwa, jebany grabarz, psychopata. Niedługo kurwa zrobimy finał tej akcji, stary. Będzie tak, zamiast robić finał napadu, to będzie kurwa finał akcji kurwa trup poszły. Kurwa, wezwiemy policję na miejsce, że będę chciał popełnić samobójstwo i kurwa, będę miał kości przy sobie. A wezmę zakładnika i powiem, że nie oddam kości,
dopóki kurwa nie dostanę pieniędzy. Ja pierdolę. Może bez kitu kogoś porwę, powiem. Kurwa jebane, od ciebie go kurwa. Jak mi nie przyniesiecie kurwa 20 koła pierdolonych kapci i inaczej te kurwa kości proszę za dalej. Skakuj! Słuchaj, zaraz przejdziemy do tego twojego tematu, dobra? Zaraz przejdziemy do tego twojego... Jasne. Słuchaj, tylko musimy pojechać w jedno miejsce i strzelić kurwa fotkę, dobra? Strzelić fotkę w jednym miejscu, ale... Czemu ze mną? Co? Dobra, ta ulica nazywa się Place... Nie, Wiadukt Miramar Turner. Wiadukt Miramar... Wiadok imienia McTurner. Tak. Dobra. No i co się rozstaje? Dobra. Zapamiętaj tą ulicę, dobra? Czekaj. Słuchaj, zaczekaj tutaj chwilę i pieluj, czy nie, kurwa nie idzie, dobra? Dobra, leży tutaj kartka, na której jest napisane, znajdziecie mnie tutaj, Wiadok Miramar Turner. Co tu się dzieje na tym serwerze, kurwa? Ale, że ktoś odciął głowę, to kurwa też ciekawe, co? Dobra, zaczekaj chwilkę. Dobra, wiadomości, LSPD, znaczy SAPD, znajdziecie tutaj odpowiedź, zdjęcie. Wypierdalam. No właśnie chodzi o to, żeby się pokawowały, wysłałem mi GPS-a i tam jest kurwa nazwa ulicy, z kartka, gdzie jest nazwa mostu, kurwa, gdzie będę stał z tym gościem. A. Słuchaj. Słucham, nie cały czas. To rozsąknie może. I się skup kurwa na robocie! I udawaj, jakbyś nigdy mnie nie znał, rozumiesz? Dawaj łapę lub ci tą kosę kurwa wsadzę w bebsą kurwa i cię mam związać, rozumiesz? Ja dać ci tę łapę. Wystawię przed ciebie tę łapę. Słyszysz? Och, no, mów. To faktycznie akcja, że faktycznie mi nic nie grozi. Nie, nic nie grozi, spokojnie. To weź mnie rozwiąż, bo sprzedałem się kolegom, że w ramy było, że w jakąś ochronę i czekam tu 4 samochody. Jak to dzieje? Że co? Tak, jeżeli nie odbierze w przeciągu 5 minut, to wjadą tutaj 4 samochody. Wjadą tutaj 4 samochody? No tak. Oh. Ja tylko rozwiąż szybko, ja to szybko anuluję. Nie, co ty pierdolisz? No, kurde. To było właśnie za SMS-a. Już chwila. Żart się skończyło, ostrzegałem, o kurwa. To kasucha jest na serwerze. Ale będą dymy. Słuchaj, lepiej gadaj co kurwa, co żeś nie robił. No nie, po prostu. Było to trochę podejrzane, że nagle tak... Słuchaj, to przewin im, że w razie przypału, jakby był, to czy by byli w stanie pomóc zamiast za to, że im zapłacę? Niedługo tutaj się może zjawić od chuja glin. Od chuja glin, rozumiesz? Jak gliny? Co ty, czekaj. To mogę tylko zadzwonię. Nie gadaj, że gliny, bo cię odpierdolę. Patrzę ci w telefon, kurwa. Lepiej powiedz mu, że jak będą tu problemy. To, że Maci, kurwa, pomóc mi, bo będę miał dużo cashu przy sobie, rozumiesz? Ale nie mam go jeszcze, dopiero będę miał do granta i deal. Ale to mogę zadzwonić na gościu mówiący, albo przez kogoś słyszał. Dobra. Słuchaj, jak możesz, zbierz więcej chłopaków, bo jest jakaś grubsza. I w razie W, to my we dwóch możemy być jednak, wiesz, z ich strony, tych, którzy mają właśnie przyjechać, możemy być zagrożeni. Więc zbierz chłopaków, kto tam jeszcze jest, żeby wzięli klamoty, kurwa, i żebyście się gdzieś tam ustawili, żeby nikt was nie działa w razie W, byście tutaj wjechali, nas odbili. Jasne, super, dzięki. Szybko, tylko żebyście się nie dali nakryć. Pozdrowienia. Słyszałeś? Tak, dobra, słuchaj. To weźmie może... Nigdy nie możecie na mnie rozpróć, rozumiesz? Tylko jakby się wydarzyło i tak sobie nie wiesz, jak się do końca nazywa. Oby tylko przyjechali, jak przyjadą, to będzie z górki, kurwa. Mogę zarobić na tym przynajmniej ze 100 koła pierdolonych amerykańskich pateków. Naprawdę, kurwa, kupy nie trzeba? No jak? Wystarczy, że policja przyjdzie na miejsce i znajdzie kartkę? Jakie masz do tego, żeby to zagrać? Bo na lewo, no bo ja widział radiowóz. Radiowóz na lewo? Tak, wjechali tam, SUV. Jaki ja mam DC? 2363 chyba, tak? On jest kurwa po drugiej stronie, stary. To są moi! Shit, bro! O, tam są twoje z policją! O kurwa, będzie do furu drewno rozrzucić kości, kurwa! A czy ty mi w ogóle dobrego GPS-a wysłałeś? Co? No to zaczynaj, czy ty mi w ogóle dobrego GPS-a wysłałeś? Z jakiego GPS-a? A to skąd oni mają wiedzieć, że mam tutaj przyjechać? Ale kto ma przyjechać, kurwa? No te gliny! Po co tu kurwa stoję?
Żadnego GPS-a i gliny! Dobrze, ja muszę zamyśleć! Jasne, ale to się rozsiasz mnie, muszę napisać na moich ziomali, żeby nic nie robić, się skryli, stary. A co się dzieje? Czemu wysłałeś GPS-a do twoich chłopaków z tamtego miejsca? Czemu wysłałeś GPS-a kurwa do tych kurwa swoich chłopaków akurat z tamtego miejsca? Zadzwoń do nich i się zapytaj, co tam się działo, rozumiesz? No, że Kubo napisał mi właśnie, że co z jego wiadomość dostałem. Słuchaj, jasne. Słuchaj, bo oni chyba miejsca pomylili. Opowiadaj, co jest, 4 radiowozy, no to tu miały przyjechać obok, kurwa, oni miejsca pomylili, stary. Zapytaj się, co tam się stało! Przeraz wozy zobaczył się na nas skrydzie, żeby was nie zapali. Krążą, czyli wjechał 4 radiowozy, tak? No skrycie się. No właśnie, ma ktoś na nas stary. Skrycie się tak, żeby was nie było widzieć, bo... Zapytaj się, czy znaleźli coś! Ej, a znaleźli coś? Co mieli kurwa znaleźć? I kto? Zapytajcie, czy nie znaleźli czegoś? Pod on czegoś szukają. Czegoś szuka. To kurwa, ej, opmys. Nie, bo to kurwa, ej. To odkrycie się, bo... No słyszę właśnie, kurwa, głuchy nie jestem, baranie. Że was kurwa nie znaleźli. Jak coś, to kurwa helikopter, nie wiem. Helikopter policyjny! Ej, helikopter jest, skrycie się, kurwa. Bo może nas zobaczą. Dobra, jeszcze rozłączam. Helikopter policyjny, cholera! No to jeszcze może pomyślą, że to my właśnie, wiesz, i teraz przyjadą. To my, kurwa, krąży, stary. Krąży. Weź pomachaj, no właśnie, dobry pomysł. Gdzie jest ta jebana policja? No ta policja jest tam, kurwa, obok tego statku właśnie. Czy przeszukują teren, stary. Jadą. Dobra. Zwiąż. To był ta samochód po lewej, widziałem. Kurwa, no OP, akcja w chuj, mam nadzieję, że policja to zgryzie, no i nie zmarnujemy czasu. To Hall of Lane. No jak tam? Jak na komuś najebali? Co? No jakiemu ziomkowi na chatę ponoć jebali. Jak od Cartiego. Co? Ale w dokach jest chata od naszego ziomka. To co pierdolisz? Jaki to jest niefart? Co? Na co? Czyli no nie pierdol, stary. Na co? Co? Jasne, wysłałem zdjęcie. Ale to... A ty myślisz, że oni bramy zablokowali, możecie teraz sam jechać? No co ty pierdolisz? Co? Tu się nie mało? Jasne, wysłałem zdjęcia. Co nam się stało? Opowiadaj! No słuchaj, podobno w dokach jest jakaś chatka. Ziomka ją właśnie przeszukują z góry od dołu. Podobno też całą bramę wyjazdową z tego, no, barykadowali. Teraz my ziomale tam tego nie wyjdą, ale zacznijmy się zdjęcia. Czyli twoi ziomale ugrzęznęli teraz przez policję, bo zablokowali bramę wyjazdową i przeszukują teren? Co ty? Tak, przeszukują chatę mojego ziomka, stary. O chuj tu chodzi, proszę was, niech ktoś mi wytłumaczy, kurwa. Ja może kurwa krzyknij coś. No to ja nawet machałem do tej helki się, co nie jest? Słyszą. Kurwa mać! O, syreny jakieś! O, jadą, jest ku mnie. O, jest! Cicho. Zmiana głosu. Odpierdolę go, rozumiałeś? Odpierdolę go, kurwa! Chujosy! Dobra! Słuchajcie mnie, kurwa, uważnie! Odpierdolę go! Rozumiecie? Tak jak tego ostatniego! Zostaną tylko po nim kości! Nie zbliżać się, kurwa, bo go odpierdolę! Ja mam szybę ruch! A tam ci to kto, kurwa? Zostaw go! Chodź do nas, porozmawiamy! Nie odłożę tego nosa! Prędzej go, kurwa, pociągam tak jak moją ostatnią ofiarę! O co ci chodzi teraz? Co mi chodzi? To, że kurwa zaraz go zamienię w pierdolone kości, jeżeli nie dostanę odpowiedniej kurwa ilości scentu. To znaczy? Oczekuję od was kurwa cały towar, który znajduje się na Mission Row. Rozumiecie to? Inaczej zagrożenie ludzkie jest kurwa tutaj wisi w łapku kurwa powietrza, rozumiesz? Zamienię go w kości, wjebię mu tą kostę kurwa i sam popełnię samobójstwo. W takim razie musisz mi zaproponować coś równowartości kurwa towego towaru na Mission Row. Mogę ci zaoferować tylko stąd, że przeżyjesz i wyjdziesz stąd dzisiaj. O, to się nie dogadamy. To się nie dogadamy i go kurwa podnę, rozumiecie? Nie. Robimy to na moich warunkach. Najpierw to chcę zobaczyć towar, dopiero wtedy zaczniemy negocjacje. Będziesz musiał podejść, żeby go zobaczyć. Zajmijmy go, rozumiesz? Nie doprowadzaj mnie do tego, że go mam zabić, kurwa, ten człowiek ma rodzinę. Nie, proszę nie, ja chcę żyć. Ja wiem, że to jest zwykły garnuch, który pewnie i tak niedługo trafi na puszkę, bo prawdopodobnie lata z towarem. Prawda? Lata z towarem czy nie? Czasami, żeby to robić, widzicie? Kurwa,
Ja wiem, że to dla was jest kolejny kurwa garnuch głupi, ale to też jest gość, który ma życie własne i ma rodzinę. Nie chcesz stąd odjechać? Widzisz, co robisz? Widzisz, to wszystko przez ciebie, Pociągnę go za drugie ucho, jak mi kurwa tutaj nie zrobisz tego na moich zasadach. Dziękuję za ucho. Widzisz, zaram je na nerwę, a wtedy będziesz musieli mieć kurwa maść na nerwane ucho, a to ciężko dostać, bo to by wycofali to 3 lata temu z apteki. Słuchaj mnie po raz ostatni, w tym momencie odkładasz nóż na ziemię i zakładasz ręce na głowę. To co w tym momencie zrobiłeś, jest zakończeniem naszych rozmów. Ciągnięcie za ucho? O ty skurwys! Nie, wróćmy do tego. Masz jeszcze ostatnią szansę. Nie ciągnąłem, bo nikomu powie, że go nie bolało, prawda? Nie bolało cię? Nie bolało go! Nie, ostatnią szansę. Nie no, w dowodzie mnie złapam, bo oni pewnie mają te kurwa kombinezony nurka. Zająć życie, nie? Ale za tym razem nie tak mocno, dobrze? Pomocy, ja tutaj marznę. Punkt scenariusz z torbą zacznie do ciebie teraz podchodzić, dobrze? Podpatrzcie się w połowie drogi. Jasne. Tam poda ci torbę. Jasne. Dawaj, lekko do przodu. Rzucaj. Dobra, teraz ty kurwa złap tą nogą i zacznij cofać do siebie i dawaj do tyłu. Jasne, tylko... Macie pan pierdolę tym nożem. Tylko muszę trochę podejść, nie ma takich długich nóg. Dobra. Cofaj do nogą. Dobra. Nie strzelać! Weź. Mężczyzna uzbrojony w nóż kieruje się wodą na drugi brzeg. Ja też nie wiem, czemu mi to w sumie odegra. Nie rozumiem, kurwa. Totalnie nie rozumiem tego podejścia. Aha. Czyli chuja. Kurwa. Ach, kurczę, no jak mi jest szkoda. Nie chcę tego zabarwić. Ale byłem taki kurwa. Nastawiony, że dadzą jednak odjechać, dadzą odjechać i dadzą odjechać człowiekowi. No fajnie, bo z tym kurwa, naprawdę kreatywna akcja moim zdaniem. Wiadomo, nie było to perfekcyjne, ale no kurwa postarałem się tym razem i nie możecie mi powiedzieć, że nie. Postarałem się tym razem kurwa serio, odkładałem tą akcję na niedzielę, bo wiedziałem, że to będzie akcja na dłuższy moment. No i cóż no, szkoda, kurwa, naprawdę fajne to było. Ile tam chłopa jest, co jest kurwa, widzieliście to? Siema, łysy. Dziękuję bardzo. Dobra, odsłonię się. Ojoj, gratulator. No poczekajcie, aż tu nie wejdą. Dobra, idziemy, przodem. Ty, to nie jest kurwa... No idzie! Idziemy. Ten kondor, no. To jest ten kondor jebany. Twarzą do ściany, proszę. Wydaje mi się, że... Mówca mi grogoś, ja nie będę z wami nawet rozmawiał, kurwa. Tak jak panu powiedziałem, zarzuty jakie to porwanie i uciekanie i unikanie policji. To jest tutaj wyrok, jaki zalecamy z ramienia LSPD, to jest 56 miesięcy. I grzywna $13,000. No, tylko żeby tam pan do nich nie powiedział, bo wtedy mogą panu tej kaucji za wiele nie zrobić. A to ja bombę podłożę, jutro zrobię zamach. Wyjdę za kaucją, to zrobię zamach, kurwa, na budynek siedzibę dolu. Przekleję kurwa ładunki wybuchowe do samolotu, kurwa, i wyjebie w powietrze. Proszę pana. Żartowałem, że jestem normalny. Ja tylko z racji ciekawostki powiem panu, że za groźby terrorystyczne grzywna to jest $30,000. Żartowałem. No. Ja rozumiem, oczywiście humor mienia również dopisuje, także rozumiem te żarty. Czyli rozumiem, rozchodzimy się za kaucją, tak? Ty łysy, ale ty nie masz szans przy tej blondynie tam. Ty kurwa łysy. O, jak idzie, jakbym miał kutasa w dół. O, spało? O ty kurwa. Spało? Chodź tutaj, łysy, chodź. Nic mnie nie zrobisz. Panowie się pobawią, ja zajmę się formalnością. Widziałeś to? Ja to widziałem. Dobra, proszę pana, ja generalnie tutaj jeszcze będę musiał uzupełnić sobie listę oficerów, którzy brali w tej całej akcji udział, ale już nie będę panu przedłużać tutaj pobytu, zajmę się tym za moment. No, jasne, i wypisuję tutaj na pana konto tylko kaucję. Pan naprawdę myślał, że będziemy w stanie panu dać torbę narkotyków? No, tak myślałem. Kurczę. Szkoda. No niestety. Dobra, poda pan tutaj rączki, no rozumiem. To przypominam, mówię panu, jak się pan nie skontaktuje, będzie pan osobą poszukiwaną. 68, co tam się dzieje? Trzaska. Halo, proszę pana! O! Niech pan mi pomoże, kurwa! Uciekłem policji, jestem skuty! Kurwa, co tu się opierdoliło? Szybko, kurwa, tam się jakaś strzelanina, szybko, rozpinaj mnie, gościu! Spokojnie, zaraz się uratuję, dolaga, czy to ty?
Chmieluś? No to ja, prosisz mi się teraz strzelać, nie? Nie, kurwa! Wpierdoliłem się przez przypadek policjanta i mnie zakuł. Chcieli mnie zawinąć, kurwa, ale zrobiłeś... Kurwa, policja! Spierdalaj! Jak coś to gadamy, chuj. Cześć, kurwa. Co Donagan? Jaki Donagan? Tu nie ma Donagana. Puść mnie, będę uciekał sam. Spierdalamy! Mogę zajebać radiowóz? Jak się włączą te dwa syreny? O nie! Kurwa, o nie! O kurwa, no nie wierzę! Ej, co jest? Mężczyzna wyskoczył z radiowozu, rozbił. Dojrz. Kurwa, no mnie mi się zacięło. No co, idiota, no przypadkiem, kurwa. Bang, bang. Hajd. 5 złotych. Ja już od jednej Hana postaci w więzieniu siedzę i czekam, a tu miałeś zostać wypuszczony, ale teraz widzę, że mnie nie zawodzisz. Chyba nie mogę nic zajebać? No nie zawodzę! Dymy, ja mam wyjebane! Aż mnie szkoda, bo tego radiowozu nie zajebać. Ale niestety samochód teraz nadaje do chuja. Ale wyjebane zresztą. Bo trzeba te ogarnąć. Trzeba ogarnąć ładunki wybuchowe. Niech się pierdolą! Kurwy z pierwszego SPPD! I fru!